Cześć! Z tej strony Kamil Kozieł. Rozpoczynamy już 11 zajęcia z cyklu warsztatów dziennikarskich Dziennik Dziennikarza. Zanim przejdziemy do właściwej tematyki dzisiejszego odcinka, chcę Wam nadmienić taką jedną rzecz. Nie wiem dlaczego, nie wiem czy zastanawialiście się, dlaczego to dziennikarstwo w cyklu moich warsztatów jest tak stopniowane na różne typy dziennikarstwa. Dziennikarstwo prasowe, dziennikarstwo radiowe, dziennikarstwo telewizyjne i jeszcze będzie jedna forma dziennikarstwa internetowego. O tym dziennikarstwie powiem w ostatnim odcinku. To będzie, myślę, bardzo ciekawe doświadczenie dla Was i usłyszycie dość ciekawe formy, dlaczego Wy również jesteście dziennikarzami internetowymi. O tym może nadmienię na sam koniec tego odcinka. Przejdę teraz do konkretu. Zaczęliśmy od dziennikarstwa prasowego, gdzie, tak jak zauważyliście, żeby stworzyć jakiś artykuł do gazety, właściwie potrzebna jest jedna osoba. Osoba, która redaguje treść, ma jakiś ciekawy pomysł, chce ten pomysł przekazać. Ona jest tylko jedna. Wystarczy, że stworzy coś ciekawego, a załóżmy jeszcze dodatkowo, że pracuje w jakiejś redakcji prasowej. Wtedy również nie potrzebuje nikogo innego. Jeżeli chce urozmaicić swój tekst zdjęciami i będąc w terenie, również sama może wykonać te zdjęcia. Redagując tekst i wkładając tą całą swoją treść do odpowiedniego programu, a każda redakcja ma taki program, już nie będę tutaj mówił nazwami, bo nie są to programy dostępne, ale są tam tak zwane szablony, do których tą treść się wkleja, rozmieszcza się zdjęcia, tutaj no, można wykonać jeden telefon do grafika, który nam rozmieści zdjęcia w inne jakieś pozycje, które nas bardziej interesują, być może te zdjęcia będą lepiej wyglądały w jakimś innym miejscu niż jest to w szablonie, to nam to wtedy grafik poprawi, przeredaguje i wtedy może możemy sobie tworzyć taką treść tak jak chcemy. Ale dalej jest to jedna osoba, czyli od nas zależy jak będzie ta strona wyglądała, a później jeżeli tekst już zostanie, mówiąc brzydko, ale wklepany do tego programu, wtedy przekazuje się to wszystko do odpowiedniej drukarni, a drukarnia to już nie są dziennikarze, tylko osoby, które wykonują swoje czynności mechanicznie. Więc dziennikarstwo prasowe to, umówmy się, to jest jedna osoba, która redaguje treści. Kolejna forma dziennikarstwa, to forma, którą zakończyliśmy w ubiegłym tygodniu, to było dziennikarstwo radiowe. I tak jak Wam pokazałem na przykładzie naszej wizyty w rozgłośni radiowej Twoje Radio Lipsko, w zasadzie tutaj też jedna osoba może sobie z tym poradzić, może obsługiwać sprzęt elektroniczny, może wcześniej przygotować serwis informacyjny, może wcześniej przygotować audycję, obrobić ten dźwięk. Kolejnym przykładem to radiowęzeł, który może być na przykład w jakiejś jednostce pracy. Kiedyś to było bardzo popularne, teraz raczej się tego nie zdarza. Nie wiem, czy w szkołach radiowęzeł obowiązuje. Działa, po prostu działa. Czy uczniowie tworzą? Być może są takie szkoły w Polsce, nie wiem. Kiedyś w mojej szkole, w szkole średniej radiowęzeł istniał przez jakiś czas i było to dość ciekawe doświadczenie. Ja tego nie prowadziłem, ale fajne były momenty, kiedy podczas przerw szkolnych, zazwyczaj podczas tej długiej, leciał jakiś blok muzyczny, ale czasami były też redagowane inne treści, przekazywane komunikaty. Tutaj mówimy o przykładzie dziennikarstwa radiowego, gdzie może być jedna osoba, ale przede wszystkim znamy radio w formie rozgłośni komercyjnych, czyli Radio Z, RMF. Nie będę podawał kolejnych przykładów. Znacie, każdy ma swoją ulubioną stację radiową, gdzie w zasadzie większość bazuje na muzyce. Są też rozgłośnie, które publicystykę mogą nam przedstawić. No, tych jest zdecydowanie mniej, ale no, każdy ma swoją jakąś ulubioną stację i w takich radiach, w takich redakcjach radiowych pracuje kilka osób. Jest osoba odpowiedzialna za przygotowanie treści, jest osoba odpowiedzialna za to, żeby tą treść przedstawić do słuchaczy, czyli no, mówi do mikrofonu, prezenter radiowy.
I są osoby odpowiedzialne za sprawy techniczne, czyli puszczanie dźwięku, siedzą za konsolą i tą konsolę tylko obsługują, więc tu już jest kilka osób. I przechodząc do dziennikarstwa telewizyjnego, tutaj mamy najbardziej złożoną formę, jeżeli chodzi o dziennikarstwo, to nie jest jedna osoba, którą kojarzymy z telewizji, z przykładów programów informacyjnych, takich jak na przykład Wiadomości z TVP1, bo myślę, że z tego najbardziej się kojarzy dziennikarza telewizyjnego, ewentualnie z reportera, który jest w terenie i przekazuje treści bezpośrednio z jakiegoś wydarzenia. To nie jest to. Ja z dziennikarstwem telewizyjnym, spośród tych pozostałych form wcześniejszych, o których powiedziałem, miałem najmniej do czynienia, ale brałem udział w przygotowaniu takich programów, więc na ten temat też mogę Wam coś powiedzieć i to za chwilę. Co jeszcze o dziennikarstwie telewizyjnym? No oprócz prezentera, oprócz reportera, który był w terenie, tutaj potrzebujemy mnóstwo osób. Tu są operatorzy kamery, tu są wizażyści, którzy przygotują takiego prezentera do wyjścia na wizję, czyli podchodzą do niego z jakimiś, nie znam się na tych sprzętach, to jest jakaś kosmetyka, pudry, żeby się tam nikt nie świecił. To są, oprócz operatorów kamery, to są też osoby, które siedzą w reżyserce i czuwają nad tym, żeby dźwięk był odpowiedni, żeby kadr był odpowiedni. Operatorów kamery jest kilku, realizatorów też jest kilku, jeszcze jest reżyser, to są scenarzyści, no naprawdę sztab, mnóstwo osób, które biorą w tym udział. Dla mnie najtrudniejsza forma dziennikarstwa. Oczywiście każda z tych osób ma odpowiednie zadanie i jest do niego tylko i wyłącznie przygotowana, ale już realizacja takiego programu no, wymaga, żeby ich było kilkanaście. Już nie będę, kolejnych jeszcze kilka funkcji mi się w tym momencie nasuwa tutaj na głowę, jakie osoby mogą być w takim studio, ale to nie muszę podawać przykładów, bo już po tym, co powiedziałem, widzicie, że tych osób w takiej telewizji jest dużo. Później może powiem o tym trochę więcej na własnym przykładzie. I słuchajcie, przygotowując ten odcinek, bardzo wiele treści próbowałem Wam przedstawić i wydawało mi się, że no będzie to po prostu nudne. Chciałem mówić o gatunkach dziennikarskich i o nich trochę powiem, bo chcę wprowadzić Was do tematyki. Ale samo takie suche przedstawianie chyba Wam nic nie wniesie. Ja tylko podzielę programy, jakie możecie zobaczyć w telewizji. A więcej chyba się dowiecie na temat pracy telewizji, jeżeli powiem to na własnym przykładzie, jak się u mnie zaczęła przygoda z telewizją i w jakich programach brałem udział, jak to wyglądało, jakie były moje spostrzeżenia. O tym powiem później. Teraz to małe takie właśnie wprowadzenie. Słuchajcie, programy możemy podzielić na programy publicystyczne. Tutaj muszę się posiłkować treścią, żeby czegoś nie pomylić. I tak, mówimy o programach mówionych. A co to są programy mówione? Są to najstarsze formy telewizyjne, do których zalicza się wywiady, dyskusje, komentarze. W programach tego typu osoba lub osoby są postaciami centralnymi, a cała dramaturgia programu opiera się na ich wypowiedziach. Tak wyglądają programy mówione. Już nie będę mówił też o formach, jakie może prezentować taki program telewizyjny, bo to są reportaże, to są wywiady, to są relacje, czyli wszystkie te formy, o których mówiliśmy przy dziennikarstwie prasowym, przy dziennikarstwie radiowym i nawet w internecie. W ostatnim odcinku będę mówił o internecie, też to się pojawia. Kolejne programy to montaż problemowy. Co to jest montaż problemowy? A więc jest to materiał filmowy opatrzony tekstem, złożony z odpowiednio dobranych fragmentów, na przykład sprawozdania, reportażu, filmu dokumentalnego, wywiadu czy sondy. Sondy, czyli ktoś idzie z mikrofonem na ulicę i zadaje jakieś pytanie i wtedy ta osoba zaczepiona, no bo tak, zaczepiona na ulicy odpowiada. Na przykład, czy uważasz, że segregowanie śmieci jest odpowiednie, czy sama to robisz, czy sam to robisz, jak zachęcić ludzi do ochrony środowiska, tego typu rzeczy. Tak wygląda sonda. Czy sondy dotyczy ważnych problemów lub ich splotu? No, ochrona środowiska jest
tematem ważnym i na topie, na czasie. Może występować samodzielnie lub jako wprowadzenie, rodzaj ilustracji w wielu typach programów mówionych. Kolejny typ to programy składankowe typu magazynowego, występują cyklicznie i poświęcone są określonej tematyce. Łączą ujęcie studyjne z montażami problemowymi. Pierwszy polski magazyn to popularno-naukowa Eureka, nadawana od początku września 1956 roku telewizja. No, ma już trochę lat, jej początki sięgają początków XX wieku, nawet trochę wcześniej niektórzy uważają. Kolejny typ programów to programy dokumentalne, oparte o przekaz filmowy, odnoszące się do wydarzeń z przeszłości, syntetyzujące fakty i opinie realizowane w oparciu o różnorodne źródła, takie jak archiwalia, ikonografia, prasa czy relacje. Jakiś przykład programu dokumentalnego? Dokumenty ze świata zwierząt. No takie coś pierwsze mi przyszło do głowy. No może być to przykład, ale tutaj chyba przede wszystkim będą programy historyczne. Zdecydowanie programy historyczne i są też odpowiednie kanały, całe kanały, które puszczają tylko i wyłącznie takie programy. O tym właśnie nie powiedziałem. Są telewizje, które możemy podzielić na publiczną, gdzie są realizowane treści, redagowane różne treści dla różnego odbiorcy, praktycznie dla każdego, żeby w tej ramówce to się znalazło. Są tam filmy, są seriale, są programy dokumentalne, są telewizje komercyjne oparte w zasadzie na podobnej tematyce jak publiczne, ale tutaj treści są bardziej nachylone na show. Nie będę wymieniał tutaj stacji, doskonale będziecie wiedzieć, o które chodzi. I mam wrażenie, że to wszystko się przenika, bo w publicznej telewizji też możecie to znaleźć. I są jeszcze programy oczywiście tematyczne, czyli obejmujące historię, obejmujące przyrodę, obejmujące sport, muzykę. Kolejny typ programów to reportaż telewizyjny. Widzicie, nawet w nazwie te programy się wiążą z tym, o czym mówiliśmy wcześniej. Reportaż telewizyjny będący reakcją na ważne problemy społeczne lub głos czy głosy widzów, w przeciwieństwie do bezpośredniego sprawozdania czy transmisji, na którego przebieg realizatorzy mają wpływ raczej niewielki. Reportaż telewizyjny powstaje w oparciu o scenariusz. Oczywiście musi być scenariusz, żeby wszystko było zawarte w ramie od początku do końca z odpowiednim akcentem, nawet muzycznym, i żeby każde słowo było przeanalizowane milion razy. Jego realizację poprzedza dokumentacja, poznanie miejsca akcji, wstępne rozmowy z bohaterami itd. Kolejny typ to już są formy synkretyczne. Doskonale nam znane, przynajmniej od początków XXI wieku, bo wtedy to się mniej więcej zaczęło. I to są, może na Zachodzie trochę wcześniej, zdecydowanie wcześniej, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, ale u nas na początku XXI wieku. I to są talk show, czyli forma wywodząca się z wywiadu i dyskusji, prowadzona w żartobliwym tonie, wzbogacona często o akcenty muzyczne, rozrywkowe czy fragmenty filmowe. Tutaj zwraca się uwagę na niektóre cykle opierające się na mechanizmie dynamicznej prowokacji. I porównać to można do takiej sytuacji, powiedzmy, góry lodowej gospody, kiedy podpity człowiek, czytam to w tym momencie, bo ten przykład jest dość ciekawy, mówi jedno głupstwo, a audytorium stara się za wszelką cenę sprowokować go do kolejnych. I słuchajcie, ja w takich programach byłem, tutaj zaraz będą konkretne przykłady. Jeszcze jedna forma, w której też brałem czynny udział, czyli nie byłem tak jakby ze strony widowni, bo w przykładzie talk show byłem ze strony widowni, a tutaj byłem uczestnikiem. Jest to reality show, forma najmłodsza o charakterze synkretycznym, łącząca w sobie konwencję teleturnieju, reportażu i transmisji serialu z tymi samymi aktorami. Nawet talk show, bo to się wszystko troszeczkę tak ujednolica. Jej początków można doszukiwać się pół wieku temu, czyli to, co powiedziałem, w eksperymencie jednej z amerykańskich
takich stacji, która zainstalowała kamery w domu jednej z rodzin. I to nie był Wielki Brat. Big Brother nie był pierwszym programem typu reality show. Wynik tej obserwacji nie był optymistyczny. Co ciekawe, w tym programie podglądani nie wytrzymali presji i uciekli z domu. Później przerodziło się to w formę, podejrzewam, holenderskiej stacji telewizyjnej. Chyba tak, pod koniec XX wieku w formę Big Brothera, gdzie uczestnicy mieli już konkretne zadania do wykonania w domu zamkniętym i wychodzili na swoje życzenie. No taka była forma. Pamiętam ogromne show z początku XXI u nas. Do tej pory pamiętam uczestników pierwszej edycji tego programu. I teraz słuchajcie, przechodzę do przykładów, do konkretnych przykładów na moim przykładzie. Dziwnie to zabrzmiało, ale tak to teraz będzie. Moja przygoda z telewizją, chyba mogę to tak nazwać, bo po raz pierwszy w telewizji uczestniczyłem w programie telewizyjnym. Wydarzyła się w 1997 roku, o ile się nie mylę. Brałem udział wtedy oczywiście z całą moją klasą. Wtedy nasz wychowawca zgłosił nas do takiego bardzo popularnego dla młodzieży programu Krzyżówka Trzynastolatków. Krzyżówkę Trzynastolatków prowadziła wówczas Katarzyna Dowbor, więc dla nas była to też taka dodatkowa atrakcja zobaczyć kogoś znanego z telewizji. Oczywiście też cieszyliśmy się ogromnie na wizję wycieczki, ponieważ realizacja tego programu odbywała się, już ten program nie jest emitowany, odbywała się we Wrocławiu. A we Wrocławiu, wiadomo, wielkie zoo, mnóstwo atrakcji turystycznych, więc mieliśmy przy okazji okazję też to zobaczyć. Szczególnie chyba zoo zrobiło na mnie największe wrażenie, ale największe studio telewizyjne, ale też nie do końca takie chyba, którego się spodziewałem. Spodziewałem się, wiadomo, wiele kamer, realizacji, mniej więcej można było sobie to tak w głowie ogarnąć, jak jest rozmieszczone, to widziałem wcześniej w poprzednich odcinkach. Jedyne, co mnie zaskoczyło, to chyba ciepło bijące z reflektorów. Wszędzie światła nienaturalne, białe. Tak, to chyba najbardziej. No i sama wizja zobaczenia tak na żywo pani Katarzyny Dowbor. Tutaj już wtedy, mając te 12-13 lat, mogę stwierdzić, że osoby, które prowadzą, czyli ci prezenterzy, są naprawdę bardzo dobrze przygotowani do swojej pracy, wiedzą, co mają powiedzieć. Oczywiście my, jako cała klasa i jeszcze dwie dodatkowe klasy, robiliśmy tutaj za taką widownię, którą ciągle było widać. I przed programem byliśmy, już nie pamiętam, wybaczcie, nie pamiętam, jak się nazywa ta osoba, bo później też miałem z takimi do czynienia, która zagrzewa jeszcze przed realizacją programu do tego, żeby nasze reakcje były jak najbardziej spontaniczne i jak najbardziej żywiołowe. Nie pamiętam tej nazwy. No trudno, może sobie to wygooglujecie. Później w każdym razie przed kręceniem ujęć jest osoba, która zagrzewa. I w trakcie też to jest osoba, która pierwsza zaklaska, wtedy my wiemy, czy nam daje jakiś sygnał do tego, żeby też klaskać i to jak najbardziej zachęcając żywiołowo, gdzieś tam macha rękami. To była moja pierwsza styczność z programem telewizyjnym. Bardzo miło to wspamiętam. Jeszcze co może tutaj zwróciło moją uwagę, to, że czas realizacji takiego programu jest zdecydowanie dłuższy niż to, ile w rzeczywistości to trwa. Już nie pamiętam, ile trwały odcinki Krzyżówki Trzynastolatków. Chyba to było około pół godziny, powiedzmy, a realizacja no ponad 3, myślę 4, może nie za dużo, ale naprawdę zdecydowanie więcej. Też było kilka tak jakby ujęć, które trzeba było powtórzyć. Moja kolejna przygoda z programem telewizyjnym to był już udział w reality show, tylko w programie typu talent show. Była to druga edycja Idola.
Wtedy, jeszcze nie mając 18 lat, pojechałem z opiekunem. Też bardzo miło to wspominam. Pamiętam, jak dzisiaj spotkałem, miałem okazję rozmawiać też z osobami, które ostatecznie dostały się do finału. Był to Krzysztof Zalewski, może znacie. I jego właśnie spotkałem podczas oczekiwań na swoją kolej, żeby tam coś zaśpiewać w końcu. Wtedy mi się nie udało, chociaż niewiele do tego brakowało. Miałem takie dziwne komentarze, które mogły sugerować, że mogę przejść, ale to nie o tym chciałem mówić. Chciałem mówić o realizacji programu. Oczywiście ogromna kolejka, w której czekałem od godziny chyba 6. To było w 2001 roku, więc już bardzo dawno temu, miałem 16-17 lat. Kiedy już dostałem się do środka, wtedy też ogrom kamer, tutaj biegali operatorzy dookoła, gdzieś Maciej Rok wtedy prowadził ten program, chyba wszystkie edycje kolejne. I jeszcze inni operatorzy. Kiedy ogromny stres, wiadomo, przed wejściem do realizacji castingowej, to był casting nie emitowany później w telewizji, do tego odpowiednia grupa osób się dostała i później była emitowana, tak jakby pre-casting. No nie przeszedłem tego pre-castingu, nie żałuję, bo naprawdę mogłem zobaczyć to wszystko od środka. Może też troszeczkę stres mnie wtedy zżarł, ale słuchajcie, to co się działo w sali przesłuchań, to też niesamowita sprawa, bo ja jako jedyny gdzieś na ściance, gdzie ten idol był widoczny i miejsce, gdzie miałem stanąć, też był idol, a przede mną komisja, wtedy nie złożona z tej komisji, którą znaliśmy z telewizji, to byli zupełnie inni ludzie. A za komisją oprócz tego, nie wiem, tam chyba było z 10 osób, naprawdę bardzo dużo. Zrobiło na mnie to duże wrażenie i chyba zdziwienie, że jest tych osób aż tak dużo. I naprawdę, oglądając takie programy, nie zdajemy sobie z tego w ogóle sprawy. Słuchajcie, później przez wiele, może nie tak wiele, ale w każdym razie już do końca szkoły średniej nie brałem udziału w żadnym programie telewizyjnym. Do momentu, kiedy rozpocząłem studia, pierwszy rok był taki też badanie gruntu, wiecie jak to na pierwszym roku, gdzie możemy pójść, co zobaczyć, co zrobić. Na drugim roku poznałem osoby, które należały do agencji castingowej Outside. I tutaj chyba muszę wspomnieć o tym, że w każdym większym mieście, gdzie realizowane są programy telewizyjne, istnieją takie agencje castingowe. Właściwie jest to bank twarzy, do którego może przyjść każdy. Jest katalogowany, tam są zadawane pytania odnośnie tego, co chciałbyś w życiu robić, no takie zupełnie luźne. Oprócz tego robione są zdjęcia i wtedy, jeżeli produkcja jakiegoś programu, filmu, kampanii reklamowej zainteresuje się twoją twarzą, sylwetką, to wtedy możesz być zwerbowany do produkcji danego produktu telewizyjnego. Przyznam, że raz udało mi się uczestniczyć w kampanii reklamowej. To była kampania odnośnie, oj, trudno mi teraz powiedzieć czego. W każdym razie grałem tam studenta, który szedł przez, studiowałem w Krakowie i szedł przez fragment kopca Kościuszki. Tam się coś działo, chyba przemocy. Tak, to było związane na pewno z przemocą. Także w tym brałem udział. Ale słuchajcie, poszedłem na casting i pierwszego dnia już dostałem nie tyle propozycje zagrania w tej kampanii reklamowej, o tyle zaproszenie do udziału w programie typu Talk Show, doskonale wam znanego, to są rozmowy w toku, potrzebowali wtedy osób na widownię. I tak to właśnie działo. Tak to właśnie się działo. Ja w rozmowach w toku, już naprawdę nie przytoczę wam dokładnej liczby, bo nie pamiętam ile razy byłem, ale bardzo dużo. To była tematyka różna. Jedyne co trzeba było pamiętać, to żeby przyjść na taki program, właściwie byliśmy podwożeni autokarem do studia nagraniowego w jednolitym ubraniu, to jak najbardziej kolorowym, w jednej tonacji, czyli na przykład pomarańczowy, niebieski, czerwony, ale nic pstroka tego, nic czarnego, nic białego. To wygląda źle w telewizji, a kolorowe jak najbardziej. Jak ten program był emitowany, mogliście zauważyć, że każda z osób na widowni była ubrana
inaczej. Tam później byliśmy selekcjonowani i tak dalej. Ja już tutaj, mając te doświadczenia w tych dwóch formach telewizyjnych, w których brałem udział wcześniej, czyli no już o nich powiedziałem, wiedziałem mniej więcej, czego się spodziewać. I już na miejscu, wiadomo, tam selekcja, ty masz fajną koszulkę, idziesz do przodu i tak dalej. Bardzo często trafiałem do tego pierwszego rzędu, nie chciałem, ja chciałem być gdzieś tam w tłumie. A jeszcze chcę wam zdradzić jeden powód, dlaczego poszedłem do tej tego banku twarzy, do agencji Outside, ponieważ jak student brakowało pieniędzy i chciałem sobie dorobić. A uczestnicząc w takich programach i po prostu klaszcząc, można było sobie jak na kieszeń studencką dorobić. To było jakieś 45 zł chyba od nagrania, czasami więcej, w zależności od programu, o tym powiem później. Tak więc w rozmowach w toku, chyba że były dogrywki, to jeszcze więcej i tak dalej. Myślę, że każdy, nawet z Lipska, może pojechać do większego miasta, zapisać się do takiej agencji i później uczestniczyć w takim programie. Chyba z tym nie ma większego problemu. Są też agencje, które zajmują się przyjmowaniem ludzi do tworzenia programów paradokumentalnych. Dlaczego ja pamiętniki z wakacji, nie wiem, czy te programy jeszcze lecą, bo jestem z tych osób, która od kilku lat nie ogląda telewizji naprawdę okazjonalnie, chyba że leci Eurowizja, to wtedy faktycznie włączę ten telewizor, ale dla mnie chyba telewizja może nie istnieć. Bardziej bazuję tutaj na internecie i takie mam wrażenie, że to wszystko się przewija i niebawem, no też istnieją teraz telewizje internetowe. O tym powiem w ostatnim odcinku, czyli o dziennikarstwie internetowym. Ale wracając do tematu, czyli do tych rozmów w toku. Bardzo chciałem zobaczyć na żywo Ewę Drzyzgę i podczas realizacji tych no kilkunastu na pewno, w tylu brałem udział w rozmowach w toku, miałem przyjemność porozmawiać z Ewą Drzyzgą i zawsze była dla mnie jakimś takim autorytetem, może idolem, a tym bardziej, jeżeli miałem okazję zamienić kilka słów, to już w ogóle wiecie. Bardzo ciepła osoba i naprawdę porządnie przygotowana do programów. Bardzo dużo zarzuca się temu, czy te programy nie są podstawione. Powiem wam, że byłem, tak jak powiedziałem wcześniej, w kilkunastu i nigdy nie zauważyłem czegoś, co może dać mi sygnał, że może być nie tak. Tematyka była różna. Tematów nie będę przytaczał w tym momencie, bo było ich naprawdę wiele. Myślę, że o, tutaj macie przykład mojego bliskiego, mojego zbliżenia na moją twarz, ujęcie bliskie. Było ich jeszcze więcej. Ale tak jak mówię, bardzo miło wspominam te programy realizatorów. Również tej osoby zagrzewające też, myślę, robiły świetną robotę. To był jeden z programów, w którym brałem udział. Brałem udział też, kurczę, nie powiem wam dokładnej liczby, naprawdę, ale byłem kilka razy w Milionerach. Z tym też nie ma większego problemu. Jeżeli ktoś jest w banku twarzy, tutaj agencja Outside, akurat agencja Outside z Krakowa się tym zajmuje, to możecie w takim programie brać udział. Wiem, że nawet Lipska Szkoła Średnia też chyba w ubiegłym roku w Milionerach uczestniczyła na widowni. Oprócz tego brałem udział jeszcze w takim programie, ich już nie ma, dwóch, a może i więcej, tylko nie pamiętam nazw, bo tego było naprawdę bardzo dużo. Jeżeli była okazja dorobić, to jeździłem. To był program Smaczne Go i kto prowadził Smaczne Go? Olga Bończyk chyba. Chyba tak. No i tam przychodziły gwiazdy, gotowały i to było fajne, że w trakcie realizacji, jak już tam przychodziły jakieś gwiazdy, piosenkarze, aktorzy, można było skosztować tego, co oni przygotowali. I właśnie podczas realizacji takiego programu w przerwie miałem okazję skosztować mięso kangura, więc pod tym względem nawet kulinarnym to było mega ciekawe. Kolejny program to program Tak to leciało. W tym programie byłem chyba dwa razy na widowni. Prowadził wokalista zespołu Leszcze. I co? W jakich programach? Jeszcze jakieś były, ale naprawdę to już pojedyncze epizody i tutaj no po prostu nie pamiętam w tym momencie ich nazwy. Bardzo ciekawe doświadczenie. Jeżeli
pójdziecie na studia do większego miasta, powiem wam, że chyba warto się zapisać, przynajmniej z samej ciekawości, już nawet pomijając to dorobienie sobie do kieszeni studenckiej i po to, żeby mieć na jakieś tam własne wydatki, żeby to zobaczyć po prostu od kuchni, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji, bo doświadczenie jest mega. Tutaj taką ciekawostkę mogę wam powiedzieć, że naprawdę za każdym razem, kiedy brało się udział, to są programy w studiach zamkniętych, więc to nienaturalne światło, przynajmniej dla mnie, sprawiało, że czasami po nagraniach czułem się trochę wyczerpany, szczególnie po nagraniach milionerów, gdzie nagrywane były jednorazowo dwa odcinki w ciągu całego dnia, więc tam wyjeżdżaliśmy rano, a przyjeżdżaliśmy wieczorem. Niektóre nagrania się bardzo przedłużały, niektóre trwały krócej, załóżmy 4 godziny, chyba 5 to było takie optimum, ale były też nagrania, gdzie była jakaś awaria z tymi przyciskami, gdzie publiczność głosowała. Wtedy czekaliśmy 4 godziny na to, żeby ta awaria została naprawiona. Ja wróciłem do akademika wtedy. Oj, było już po północy. No taka przygoda. Nie dostaliśmy więcej pieniążków, ale przeżyło się i chyba było też fajnie. No jakaś taka przygoda. Brałem udział jeszcze w jednym talent show, to już po przygodzie ze studiami, będąc tutaj już w Lipsku. Był to program Must Be The Music. Tutaj brałem udział jako uczestnik i to był casting, nie pre-casting, tylko ten casting właściwy. Dostaliśmy się do właściwego castingu nagrywanego przed jury, które znamy z telewizji. W tej edycji to była edycja 9 i niestety nagrania mojego występu i mojego zespołu nie ma w sieci. Wtedy w jury była Ela Zapędowska, Adam Sztaba, Kora i ktoś, nie pamiętam, ale znani, z tej 9 edycji znani. I tutaj chyba największy stres, jaki miałem w życiu, jeżeli chodzi o formę dziennikarstwa telewizyjnego, wystąpienie przed publicznością w studio, to była zaadoptowana hala, nie wiem, do tenisa chyba. W każdym razie kolejne programy. Wiem, że teraz tam jest kręcony program Twoja twarz brzmi znajomo. To było w tym samym miejscu. W każdym razie wystąpienie przed tą publicznością już dawało stres, ale świadomość tego, że jest się nagrywanym i że może to zobaczyć 2 miliony Polaków, no naprawdę robiła coś w głowie i naprawdę muszę powiedzieć, że podziwiam tutaj prezenterów telewizyjnych, którzy, szczególnie tych z programów informacyjnych, że muszą to wszystko tak poukładać w głowie. Ja myślę, że do tego dochodzi też jakaś rutyna. Robią to na co dzień, wiedzą jak to robić, wiedzą jak opanować ten stres. Nie tremę, tylko stres i tą świadomość, że się występuje, mówi się przed iluś tam milionami publiczności, no to jest niesamowite. Ale powiem wam też tak, że wychodząc na scenę, nie ugięły nam się nogi. Ten stres był gdzieś cały czas wyczuwalny, ale w momencie, kiedy zaczął się występ, to tak jakby odpuszczało i naprawdę mieliśmy wrażenie, dziewczyny z zespołu tak samo, że chyba jesteśmy w dobrym miejscu i wtedy to dodawało jakiś skrzydeł. Tak mi się wydaje, więc po jakimś czasie to wchodzi w krew. Ja tutaj mam takie doświadczenie jeszcze ze swoją grupą teatralną, gdzie naprawdę wcześniej jak wychodzimy, ten stres gdzieś się każdemu udziela, każdy go przechodzi, ale w momencie, kiedy się już gra na tej scenie, to wszystko jak ręką odjął. Naprawdę tak jest. Nie wiem, czemu tak się dzieje. Może nie wszyscy tak mają, ale chyba większość osób tak ma. I ja mam też taki moment, że kiedy schodzę ze sceny i to samo mogę porównać do osób, uczestników takiego talent show, że szkoda, jest takie wrażenie, kurczę, no jeszcze bym na tej scenie została. No niesamowite.
I tutaj realizacja jeszcze programu, bo to jest najważniejsze, jeżeli chodzi o dziennikarstwo telewizyjne, to wszystko się właśnie do tego zmierza. No to sztab ludzi. Pamiętam, mieliśmy poprawy make-upu, próby były też, próby, tak, to jest cały dzień nagrań, czekanie na swoją kolej, niesamowite. Jeżeli macie możliwość wziąć czynnie i chcecie przedstawić swój jakiś talent, umiejętności, to polecam. Mimo wszystko polecam. Może was stres nie zeżre, też tak brzydko mówiąc, ale naprawdę jest mega przygoda. I jeszcze jeden taki najbardziej aktualny przykład udziału mojego w programie telewizyjnym, też czynny udział w programie telewizyjnym razem z grupą Lipsko Śpiewa, do której należę. Braliśmy udział w programie Rodzina wie lepiej. Być może kojarzycie taki program z TVP1. Ten program cały czas można obejrzeć w internecie, wpisując Lipsko Śpiewa. Myślę, że i Rodzina wie lepiej gdzieś wyskoczy wam w wyszukiwarce. Ja wtedy byłem głową rodziny i jakaś tam, myślę, większa chyba trochę odpowiedzialność na mnie ciążyła niż na pozostałe osoby z grupy. Siedziałem w tym czerwonym fotelu i już mając ten bagaż jeszcze większych doświadczeń z udziału w poprzednich programach, myślę, że tutaj nie było jakiegoś stresu, który by mnie paraliżował. Bardziej obawiałem się tego, że nie odpowiem na jakieś banalne pytanie i później każdy na ulicy będzie chodził i wypominał, a bo ty nie wiedziałeś tego, a to przecież takie proste. Powiem wam tak, że starałem utrzymać gdzieś ten umysł na wodzy i odpowiadać na te pytania jak najbardziej na świeżo i mając świeży umysł. Myślę, że mi się to udawało, ale wcześniej jeszcze cały czas, mimo tego, że odpowiadałem, to byłem zainteresowany też pracą pana prezentera, bo uważam, że no, robił kawał świetnej roboty i muszę wam powiedzieć, że w przypadku każdej osoby, która te programy, w których ja byłem, które obserwowałem i widziałem, to są naprawdę osoby profesjonalne i to tak mega profesjonalne. Wiadomo, mają gdzieś tutaj mikroport, słuchawkę, wiedzą tam z reżyserki, ktoś mówi, co mają powiedzieć, gdzie przejść, gdzie stanąć, co powiedzieć, tak, jakie pytanie, no to ma na tej podkładce, ale też do powiedzenia. W przypadku programu Rodzina wie lepiej, ten prezenter musiał być przecież czujny na moje odpowiedzi. I też muszę wam powiedzieć to, że już po tym, po całym nagraniu i później, kiedy zostało to wyemitowane, to nie było tak, że ja odpowiadałem na te pytania po prostu z marszu, tylko miałem momenty zastanowienia się, więc praktycznie każdą odpowiedź tam analizowałem. To później nie było pokazane w telewizji, bo myślę, że gdyby było pokazane, to by nasz udział w tym programie trwał 2 godziny, a nie, myślę, że tam około 20 minut. Naprawdę tak to wygląda. Bardzo sprawnie zmontowane tutaj już realizatorzy, czyli monterzy danego odcinka, no dali radę. Trzeba powiedzieć, że dali radę, zmieścili to w ramę czasową. To też jest tam pilnowane. No mogę wam opowiadać mnóstwo rzeczy na ten temat. W każdym razie, jeżeli chodzi o telewizję, to jest mega profesjonalne podejście. Każda z osób, która bierze w tym udział, jest odpowiedzialna za jakąś część, o tym powiedziałem wcześniej, i robi to mega profesjonalnie, a już najbardziej podziwiam osoby, które no, są frontami tych programów, bo no, wymaga to od nich mega takiego myślenia tu i teraz i wiem, co robię. Niesamowita sprawa. Kurczę, no naprawdę mógłbym wam opowiadać na ten temat bardzo dużo. Myślę, że dużo lepiej te warsztaty wyglądają w takiej formie, ale już i tak ten odcinek się bardzo przedłużył. Myślę, że też dużo treści
Może was zachęciłem nawet do udziału w takich programach. Może nawet o tym nie wiecie, że chcecie, a pójdziecie na studia, albo już w tym momencie namówicie kogoś ze swoich bliskich, żeby wybrać się do takiej agencji twarzy i uczestniczyć w takim programie. No nie jest to do końca dziennikarstwo, ale to jest wszystko od kuchni, jak to wygląda, bo o tym, że dziennikarz musi być przygotowany, musi dobrze wyglądać, ten prezenter musi dobrze wyglądać, musi dobrze mówić, poprawnie mówić i być czujnym na odpowiedzi swoich gości czy uczestników jakichś tam programów, no to to jest wiadome i o tym nie trzeba mówić. I słuchajcie, teraz już na koniec taki przerysowany przykład, o którym mówiłem wcześniej, czyli moja rola prezentera telewizyjnego w sztuce, którą zagrałem razem z moją grupą Otwarte Drzwi, ukochaną grupą Otwarte Drzwi, grupa amatorska, sztuka Mąż żyje, ale już mu lepiej. Fragment. Co za wieczór, jakie emocje, aż wierzyć się nie chcę, że za chwilę zobaczymy człowieka, który ożył. Ale zanim to nastąpi, zadam państwu kilka pytań. Co pani o tym sądzi? Że ładnie sobie śpi. Bardzo cenna uwaga. Jak pani ma na imię? Agnieszka. Czy jesteśmy świadkami przełomu w historii medycyny? Raczej tak. A pani, gdyby pani miała taką możliwość, to czy chciałaby pani ożyć? Jeszcze nie ma. I słuchajcie, zanim się totalnie rozgadam i ten odcinek zamiast trwać powiedzmy maksymalnie pół godziny, będzie trwał kilka godzin, to ja już w tym momencie zakończę. To był 11 odcinek z cyklu warsztatów dziennikarskich Dziennik Dziennikarza. Za tydzień odcinek 12 przedostatni, a w tym odcinku powiem wam o jednej formie dziennikarstwa, o której wspominałem bardzo niewiele, a jest bardzo ważna. Ja mówiłem dużo o reportażu, mówiłem dużo o relacji, a nie mówiłem dużo o wywiadzie, a to jest bardzo ważna forma dziennikarska, która przewija się przez dziennikarstwo prasowe, dziennikarstwo radiowe i telewizyjne i zrobimy to na wizji. Zaproszę gościa i zobaczycie, jak może wyglądać przykładowy wywiad. Ja na tym już dziękuję. Dziękuję wam wszystkim i zapraszam do kolejnego odcinka. Pa!